Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi. Narysujmy sobie taki pomocniczy trójkąt równoramienny. Niech to będzie jakiś taki trójkąt. Tutaj będzie x, tutaj będzie 2x. No i mamy obliczyć sinus kąta przy podstawie, czyli sinus na przykład tego kąta. Ale no to co mamy? Tutaj mamy 2x, tutaj mamy jedną drugą x. Ten odcinek to jest 1 druga x, ten odcinek to jest 2x. No i sinus, co to jest sinus? Sinus kąta przy podstawie to jest stosunek tego odcinka do tego odcinka. No to musimy ten odcinek policzyć. No to jak to policzyć z Pitagorasa? Czyli piszemy 2x do kwadratu dodać 1 druga x do kwadratu równa się ten odcinek, czyli c do kwadratu. 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat. Dodać 1 druga x do kwadratu to jest 1 czwarta x kwadrat równa się c kwadrat. No i co tutaj mamy? Mamy 4x kwadrat plus 1 czwarta x kwadrat to jest 4 i 1 czwarta x kwadrat równa się c kwadrat. Czyli mamy 17 czwartych x kwadrat równa się c kwadrat, a nas interesuje samo c, czyli c to jest pierwiastek z 17 czwartych, czyli to jest pierwiastek z 17 przez 2x. Czyli tutaj mogę wpisać pierwiastek z 17 przez 2x, takie wyrażenie. Zatem sinus kąta przy podstawie, sinus kąta alfa to jest 1 druga x, to jest 1 druga x do tego wyrażenia, czyli do pierwiastka z 17 przez 2x. X się skracają i mamy 1 drugą przez pierwiastek z 17 przez 2. Czyli to jest 1 druga razy odwrotność, czyli 2 przez pierwiastek z 17. Dwójki skracamy, mamy 1 przez pierwiastek z 17. Czyli to jest, usuwamy niewymierność z mianownika, mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 17. Tu i tu, to się równa pierwiastek z 17 przez 17 i to jest odpowiedź A.